Witam. Dzisiaj przeprowadzam wywiad na temat cyfrowej szkoły. Chciałabym się dowiedzieć, jak powinien wyglądać cyfrowy nauczyciel. Według mnie cyfrowy nauczyciel powinien przeprowadzać lekcje z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Czy chcielibyście, aby było więcej lekcji STIC? Oczywiście, że tak. Czy komputer ułatwia Wam pracę? Tak, podczas odebrania zadania domowego korzystamy z internetu. Chcielibyście, aby na korytarzach był dostęp do Wi-Fi? Tak. Teraz mamy kilka pytań do Pani Dyrektor. Jak zdaniem Pani powinien wyglądać cyfrowy uczeń? Cyfrowy uczeń to uczeń, który korzysta świadomie z technologii. Korzysta z wiarygodnych źródeł informacji, na przykład z portali edukacyjnych, Wikipedii oraz analizuje zawarte na tych portalach treści. To uczeń, który respektuje prawa autorskie, który komunikuje się za pomocą komunikatorów, który korzysta z komputerów nie tylko w czasie lekcji, ale i na zajęciach pozalekcyjnych. I wie taki uczeń, jak bezpiecznie korzystać z sieci. Czy komputery ułatwiają Pani pracę na lekcji? Tak, korzystam z multibooków na lekcjach muzyki, wykorzystuję również tablicę interaktywną. Czy poza szkołą kontaktuje się Pani z nauczycielami? Z nauczycielami kontaktuje się telefonicznie w miarę potrzeby, ale zazwyczaj mailowo. To bardzo ułatwia przepływ informacji w szkole. Jak powinna wyglądać cyfrowa szkoła? Cyfrowa szkoła powinna pomóc nauczycielom podwyższyć ich poziom edukacji medialnej. Dziękujemy.